Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was oczywiście z albumikiem, ale jest to album w troszeczkę innej formie niż do tej pory Wam prezentowałam, ponieważ jest to album harmonikowy. Z reguły tworzę albumy na grzbiecie. Pokażę, jak to wygląda, bo mam akurat tutaj prawie gotowy album, czyli album grzbietowy, z którego wychodzą właśnie karty na zdjęcia. Albumik harmonikowy, jak sama nazwa wskazuje, ma formę harmoniki, która jest tak naprawdę zamknięta między dwoma okładkami i tutaj nie mamy żadnego grzbietu. Także tyle o samej formie albumu. Jak to wygląda w praktyce, za chwilkę Wam pokażę. Albumik, który stworzyłam, jest pamiątką Chrztu Świętego, czyli jest na zdjęcia z Chrztu Świętego. Co już widać tak naprawdę po okładce, ponieważ umieściłam tutaj zawieszkę aniołka w takim wianuszku kwiatuszkowym. Zresztą tutaj będzie bardzo dużo kwiatów. Całość albumu utworzona jest w takim klimacie pastelowym, różowo-miętowym. Zresztą baza tego albumu też jest właśnie miętowa. Jeśli chodzi o kolekcję papierów, niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, z jakich papierów korzystałam, bo jest to tutaj taki miks kolekcji. Wykorzystywałam w sumie wszystko to, co mi tak naprawdę gdzieś tam zostało, ale myślę, że to fajnie wygląda i jest dość spójnie. Także otwieramy. Zamykamy sobie tutaj na sznureczek. Ok, i po rozłożeniu. Może najpierw pokażę w ten sposób. Albumik wygląda tak. Czyli mamy zdjęcia z jednej strony i z drugiej strony. No i otwieramy. Ten albumik nie jest taką typową harmoniką, ponieważ te albumy zazwyczaj są płaskie i te formy wewnątrz też są płaskie. Ja użyłam troszeczkę przestrzennych elementów, tak jak tutaj widzicie, są kwiaty, są miejsca na zdjęcia, które są troszeczkę podniesione na kosteczkach. Mamy też przeróżne klapki, książeczki, zakładki i kieszonki. Jakby nie inaczej, u mnie musi coś się dziać. Dobrze, później będę sobie wiązać. Tutaj mamy kieszoneczkę na tagi, czyli na opisy zdjęć, które możemy sobie gdzieś tam dowolnie wkładać i przekładać. Te tagi jeszcze się powtórzą. Kolejna stronka to jest taka ażurowa kieszeń na trzy maty na zdjęcia, właśnie w takich pastelowych kolorach. I mamy tutaj jeszcze takiego słodkiego aniołka, z racji tego właśnie, że to jest album na zdjęcia z Chrztu Świętego. I w książeczce umieściłam jeszcze modlitwę Aniele Boży. Z drugiej strony mamy kolejną książeczkę. Nie, przepraszam, to nie jest książeczka, to jest harmonika. Mini harmonika z przepięknym konikiem na biegunach i kwiatuszkami. Mamy też wodospad zdjęć, który na pewno znacie, jeżeli oglądacie mój kanał. Także tutaj możemy sobie umieścić 5 zdjęć. Ok. I ostatnie stronki. Znów mamy miejsce na jedno zdjęcie, na wyeksponowanie jednego zdjęcia, właśnie z taką delikatną kompozycją kwiatową. A po lewej stronie mamy stronkę z kopertą, w której umieściłam maty na zdjęcia oraz tagi. Ale tą kopertkę możemy sobie jeszcze otworzyć w ten sposób i tutaj także zagospodarować właśnie na zdjęcie. Te mechanizmy może nie są takie bardzo spektakularne, ale dbałam o to, żeby były praktyczne, to po pierwsze. Aby były wyeksponowane niektóre zdjęcia, tak jak widać to tutaj. Tutaj może niekoniecznie, ale z drugiej strony też mamy miejsce na wyeksponowanie zdjęć. Dlatego, aby one nie były tak bardzo schowane. I na przykład taki albumik możemy sobie postawić na jakimś regale albo na komodzie, właśnie rozłożone. I to wygląda dość fajnie. Zobaczcie sobie.
możemy wyeksponować jakieś zdjęcia i ustawić właśnie taki rozłożony albumik. O, w ten sposób. Mnie ten pomysł bardzo się podoba. Co nie oznacza, że albumy grzbietowe też nie są moją miłością. W ogóle wszystkie albumy są moją miłością, także w przeróżnych formach. Ta pamiątka nie jest jeszcze spersonalizowana, ponieważ czeka na swojego właściciela. Miałam troszeczkę wolnego czasu, czekałam akurat na dostawę papierów i pomyślałam, że stworzę coś takiego innego i fajnego. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że taka forma albumów też Wam się podoba. Zobaczymy po odzewie, po tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku, bo szykuję już coś ekstra. Pa!